Trzeba podkreślić jedną rzecz. No teraz Katowice jest w takiej roli bić mistrza, bić lidera. Zawsze ty musisz gdzieś tę swoją serię bronić. Ty rywal się na was nastawia, ale mimo wszystko robicie dalej swoją dobrą robotę. Na pewno u siebie musimy bronić naszej twierdzy. Dodatkowo aktualny dorobek punktowy no, prowokuje też każdego rywala do takiej większej chęci, żeby urwać nam punkty, dlatego musimy być bardzo czujni. My również chcemy kontynuować tą serię i na pewno tanio skóry nie sprzedamy w żadnym meczu. Mówi się o tym, że łatwiej jest czasami gonić niż uciekać przed rywalami, jeżeli chodzi o zdobycz punktową, a u was nie, to jest konsekwencja z meczu na mecz, każdy kolejny krok. Tak, zawsze mówisz, że lepiej jest gonić niż uciekać. My jesteśmy w tej roli drużyny, która ucieka, ale też solidnie pracujemy, żeby tych sił nam starczyło na całą rundę. Na razie pod względem motorycznym wyglądamy bardzo dobrze i będziemy to w dalszym ciągu kontynuować. Przed wami starcie z Polonią Warszawa. No marka znana, marka uznana, mistrz Polski, nie tak zresztą dawno, no ale gdzieś te lata świetności za Polonią są za nami. W tej chwili to zespół taki trochę jak Kotwica na dorobku, także jak ocenia trener tego rywala? Czyli na pewno Polonia Warszawa, co by nie mówić, no jest to jeden z bardzo uznanych klubów w naszym kraju, pierwszy powojenny mistrz Polski, więc gra na tym stadionie, no to zawsze jest tak, są takie, wywołuje dodatkowe emocje. Klub też no, przeszedł jakąś tam transformację, można powiedzieć, nowy właściciel od dłuższego czasu i gdzieś to idzie wszystko do góry powoli. My mamy swoje cele, myślę, że Polonia ma również, spodziewamy się tam trudnego meczu i będziemy tam walczyć o każdy centymetr boiska na pewno.